Cześć, z tej strony Arek z Akademickiego Radia UWM-FM. Dzisiaj razem z Telewizją Kortowo zabierzemy Was do północnej części naszego miasteczka akademickiego, żeby poznać kolejny z wydziałów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. No i dzisiaj przedstawimy Wam Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa. Dzień dobry. Dzień dobry. Czym charakteryzuje się wydział? Nasz wydział jest najlepszy, największy. Oczywiście jest to jeden z najstarszych wydziałów na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Jego historia sięga aż do 1950 roku, kiedy powstała w Olsztynie Wyższa Szkoła Rolnicza. Dotychczas ten wydział skończyło 25 tysięcy studentów. Cały czas nasza oferta kształcenia się poszerza, cały czas ewoluuje. Także w tej chwili kształcimy aż na 8 kierunkach studiów. Możecie przychodzić, poznawać całą masę różnych ciekawych rzeczy. Dzisiaj przede wszystkim chcemy Wam pokazać tę praktyczną część zajęć, czyli salę, w których będziecie mogli się uczyć. Którą zobaczymy jako pierwszą? Myślę, że na początek pójdziemy tam, gdzie studenci uczą się mikrobiologii. No to ruszamy. Zobaczymy teraz pierwszą z sal, które chcemy Wam dzisiaj pokazać. Dzień dobry. Dzień dobry. Cóż mamy w pierwszej z sal? Jest to sala katedry mikrobiologii, w której uczą się studenci, pokonują pierwsze swoje niewiadome na temat mikroorganizmów. Pierwsze kroki naukowe stawiają przy mikroskopach, poznają drobnoustroje i funkcje, co też daje im świadomość tego, jak ważne są w naszym życiu mikroorganizmy. Ze starszymi studentami przeprowadzamy już bardziej specjalistyczne analizy, m.in. biochemiczne, w których wykorzystujemy sprzęt spektrofotometrów FOWIS, bazujące na spektroskopii absorpcyjnej oraz zatrzymując trendom naukowym obserwujemy świat mikroorganizmów przez pryzmat ich DNA, izolując DNA wykorzystując tego sprzęt termomikser. Więc tak to wygląda u nas w katedrze mikrobiologii. Pawle, dobrze wiemy, żeby podejść do tej części praktycznej, najpierw trochę teorii. To jest też miejsce, w którym ty się uczyłeś. Tak, w ramach kierunku ochrony środowiska realizowałem tutaj praktyczne zajęcia. Tutaj właśnie jest moje dawne stanowisko pracy, dzięki zajęciom praktycznym nabrałem tak jakby lepiej przyswoiłem wiedzę teoretyczną. Tej wiedzy przyswajamy bardzo dużo na Państwa wydziale, no i tych sal jest też dużo, więc chcemy pokazać wszystkie, więc już udamy się do kolejnej. Wszystkich nie damy rady pokazać, ale przynajmniej część. Wkraczamy do kolejnego z pomieszczeń. Dzień dobry. Dzień dobry. Cóż to za sala? Gleboznawstwa i rekultywacji gruntów. I tutaj będziecie się dużo uczyć o różnego rodzaju surowcach mineralnych, surowcach chemicznych, surowcach energetycznych, szczególnie na nowym kierunku gospodarowania surowcami odnawialnymi i mineralnymi. Ale nauka o surowcach to nie tylko to, co jesteśmy w stanie Wam zaoferować. No właśnie, wszystkie wyniki, które uzyskacie zarówno w laboratoriach, jak i w terenie, będziecie analizować z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi, bardzo często w mobilnych urządzeniach, dlatego że zajęcia terenowe odbywają się już na pierwszym roku, więc my działamy bardzo dużo w terenie. Czyli studia dla aktywnych. Tak, studia dla aktywnych. Jeżeli chcecie sprawdzić ofertę kształcenia, także nowy kierunek, o którym tu wspominaliście, zajrzyjcie na stronę. My tymczasem udajemy się dalej. Teraz przejdziemy do miejsca, w którym realizuję swoją pracę inżynierską dotyczącą odnawialnych źródeł energii, a konkretnie biomasy stałej. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry Państwu. Co możemy zobaczyć w tym pomieszczeniu? Jesteśmy w laboratorium oceny właśnie surowców energetycznych, różnego rodzaju biopaliw stałych i ciekłych. Widzimy tutaj przykładowe paliwa w postaci pelletu, brykietu, zrębków różnych rodzajów. Tutaj między innymi właśnie możemy oznaczyć właściwości, czyli ile energii w tych różnych paliwach jest. Przykładowo w kalorymetrach możemy te analizy wykonać, oznaczenia. Następnie w piecu termograwimetrycznym możemy sobie przeanalizować, ile mamy popiołu, części lotnych, stałych. Na kolejnych urządzeniach po drugiej stronie możemy oznaczyć zawartość węgla, wodoru, siarki, innych pierwiastków, czyli możemy dowiedzieć się, co w tych paliwach jest, jaki jest wpływ ich na środowisko. Oczywiście, a jak szybko studenci będą mieli szansę pracować przy tych urządzeniach? Studenci pracują w zależności od kierunku, od stopnia, czy to jest pierwszy stopień, czy drugi, ale tutaj głównie pracują studenci kierunku odnawialne źródła energii oraz gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi. I to już odbywa się od trzeciego roku w przypadku tych pierwszego stopnia, a w przypadku drugiego to praktycznie są tutaj cały czas, mogą realizować swoje prace i badania. Oczywiście chcę tylko dodać, że jest to jeden z rodzajów energii odnawialnej, ale zajmujemy się również energią słoneczną, innymi rodzajami, które te studenci nie tylko u nas, ale na innych również realizują. Także warto o tym wspomnieć.
Tych sal jest bardzo dużo. My udamy się do kolejnej. Do jakiej? Myślę, że zobaczymy, gdzie będą się uczyć studenci chemii. Znajdujemy się w miejscu, w którym swoje kształcenie rozpoczną studenci nowego kierunku na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, czyli chemii? Na chemii. Dokładnie. Ale badania trwają, prace trwają także w wakacje. No i jedną z takich sal, w których właśnie te badania się odbywają, jest laboratorium, do którego wkraczamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie urządzenia mamy w tym pomieszczeniu? W tym pomieszczeniu głównym urządzeniem badawczym jest nasz potencjostat. Używany jest w naszych badaniach ogólnie pojętych elektrochemii stosowanej. Obecnie zajmujemy się wydzielaniem wodoru na potrzeby energetyczne. To jest jedno z tych bardziej specjalistycznych pomieszczeń, ale jeżeli chcielibyście się dowiedzieć, jak to wszystko działa, to na pewno będziecie mieli także zajęcia w salach praktycznych. I jedno z takich sal jest właśnie to laboratorium. Dzień dobry. Dzień dobry. Co tu się dzieje? To jest nasza sala dydaktyczna, gdzie się uczą nasi studenci, a w tym momencie przygotowujemy zajęcia online. Ale Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa to nie tylko laboratoria. My teraz udamy się do kolejnego z pomieszczeń. Jesteśmy w pracowni sztuki krajobrazu, gdzie będą się kształcić studenci architektury krajobrazu. Ich studia kończą się projektem terenu zielonego. No i też tutaj możemy zobaczyć jedną z ciekawszych sal, bo jest ona zupełnie inna niż wszystkie laboratoria, które widzieliśmy do tej pory. Dzień dobry. Dzień dobry. Cóż to za pracownia? Konkretnie tutaj znajduje się pracownia ręcznych technik druku. Natomiast w sali, w której przed chwileczką byliście, studenci malują, rzeźbią, szkicują. Znajdujemy się teraz w Parku Kordowskim, który jest wizytówką, a przy okazji przykładem tego, jak wygląda praca naszych architektów. Architektów krajobrazu. Dokładnie. Tak, jestem absolwentką architektury krajobrazu tutaj z naszej uczelni. I jestem również współautorem projektu rewaloryzacji tego parku, który został wykonany parę lat temu. Razem ze mną również pracowali architekci krajobrazu. On został wyremontowany, zakończony w zeszłym roku. Natomiast, co ciekawe, firmy, które urządzały ten park oraz urządzały zieleń na pozostałej części zabytkowego Kortowa, są prowadzone również przez absolwentów naszego kierunku. Także to jest pewne, że po naszym kierunku, po architekturze krajobrazu, możecie na pewno projektować. Możecie również być właścicielami firm urządzających zieleń, możecie być planistami, możecie być urzędnikami odpowiednio przygotowanymi do pracy przy zieleni, przy ochronie środowiska związanej właśnie z zielenią. A my prosto z parku udamy się jeszcze do ogrodów. Znajdujemy się już w ogrodach uniwersyteckich. Ogród to miejsce, gdzie uprawiamy rośliny. W moim przekonaniu ma on znacznie głębsze znaczenie, ponieważ daje wiele możliwości rozwoju osobistego, jak i pracy w grupie. Znajduje się tutaj bardzo dużo roślin ozdobnych, warzywniczych, zielarskich, z którymi pracują nasi studenci kierunku ogrodnictwa, ale też i architektury krajobrazu, i leśnictwa, i rolnictwa, gdzie mogą poznać ten owoc od podstaw, czyli posmakować, wykorzystać go w laboratorium. Tak jak tutaj zaprezentowane mini kiwi, czyli actinidia, która jest gatunkiem i ozdobnym, ale także bardzo smacznym, bardzo lubianym przez studentów. Mamy też bardzo dużo różnych innych ciekawych gatunków, które wykorzystujemy z pracy ze studentami. Wydobywamy z nich surowce dietetyczne, lecznicze, kosmetyczne. Także służą do dekoracji i tworzenia kompozycji w pomieszczeniach, do pracy w pracowniach florystycznych. Sadownictwo i ogrodnictwo otwiera bardzo szerokie drzwi dla studentów, związane zarówno z sadownictwem, z warzywnictwem, z roślinami ozdobnymi, z architekturą krajobrazu, aż po genetykę. Zobaczmy, jak wygląda ta praca w laboratorium. Jesteśmy w pracowni biotechnologii roślin dokładnie i studenci kierunku rolnictwo, leśnictwo oraz ogrodnictwo realizują tutaj przedmioty z zakresu genetyki, biotechnologii oraz biologii molekularnej. Możemy się też kawałek przejść po laboratorium, żeby pokazać tutaj, jak to laboratorium wygląda. Studenci również prowadzą swoje badania, które potrzebne są później tutaj do napisania prac dyplomowych. Może kogoś dziwić, dlaczego rolnictwo, leśnictwo w laboratorium albo ogrodnictwo, ale tak, współczesne te działki naukowe również korzystają z tych nowoczesnych technik laboratoryjnych, między innymi z technik molekularnych, których mogą się właśnie tutaj nauczyć. Możemy przejść teraz dalej i pokażemy Wam, co jeszcze w tym laboratorium możecie zobaczyć.
Jedną z najnowocześniejszych technik, które są realizowane tutaj w naszym laboratorium, jest sekwencjonowanie DNA. Mamy oczywiście sekwenser, który jak widzicie nie musi być już olbrzymim sprzętem laboratoryjnym, a jest takim małym urządzeniem przenośnym, które możemy podłączyć bezpośrednio do laptopa i dzięki temu wychodzimy z naszymi analizami poza laboratorium, a więc na przykład możemy je wykonać w warunkach naturalnych. Przejdźmy teraz na salę ćwiczeń. Na tej sali ćwiczeń studenci wykonują takie roślinne kultury in vitro. Do tego potrzebują komór laminarnych, które zapewniają sterylne warunki do pracy. I później te kultury in vitro trafiają do tak zwanych fitotronów, czyli pokoi hodowlanych, w których możemy zastosować optymalne warunki do rozwoju dla tych roślin. A więc możemy kontrolować temperaturę, możemy kontrolować wilgotność, możemy kontrolować również fotoperiod, możemy kontrolować rodzaj i natężenie światła. Dzięki temu optymalne warunki mamy do rozwoju roślin. To tyle, jeżeli chodzi o laboratoria. Dziękujemy bardzo. My udamy się jeszcze w jedno miejsce, które chcielibyśmy Wam przekazać, pokazać. I to tam podsumujemy sobie, co dzisiaj zobaczyliśmy. Jesteśmy w sali, gdzie studenci uczą się przede wszystkim rozpoznawać owady, te szkodliwe, które zagrażają uprawom rolniczym i leśnym, ale też te pożyteczne, jak pszczoły, trzmiele, biegacze. Chciałam jednak zwrócić uwagę, że studia na naszym wydziale to nie tylko wkuwanie, to również działanie w różnych kołach zainteresowań, studenckich kołach zainteresowań, których na naszym wydziale jest aż 18. Studenci wyjeżdżają na konferencje, na obozy naukowe, poznają tam podobnych do siebie, pozytywnie zakręconych młodych ludzi. Staraliśmy się Wam dzisiaj pokazać jak najwięcej z Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, ale no niestety nie jest sposób pokazać wszystko, więc jeżeli chcecie zajrzeć w każdy kąt, musicie pojawić się tutaj sami. Zapraszamy Was do rekrutacji, naszym przewodnikom dziękujemy, a ja przypomnę na koniec, że kolejne odcinki zrealizowane razem z Telewizją Kortowo możecie zobaczyć już niebawem na platformie YouTube, na kanale Telewizji Kortowo. Dzięki za dzisiaj, do zobaczenia.